siemano, cześć, cześć ludziska. Z tej strony Rashibo. Tak jak już mówiłem, zrobiłem sobie porządek w cięciu. Mamy dużo na baterie zapotrzebowania. Mało amunicji do ogłuszacza, dużo tajfuna. No, do ciężkiego karabinku mamy też wszystkiego tyle, ile potrzeba. No ale tymczasem mamy spotkać się z Malik na lądowisku. No ale tak jak mówiłem, wpierw jeszcze pojedziemy do, znaczy powiedziałem, pójdziemy do naszego biura, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, może jakieś informacje nam przyszły na komputer. No i zobaczymy, może Pritchard wrócił już do siebie. Zobaczymy, musimy się z tymi rzeczami wszystkimi rozeznać, doinformować, ze względu na to, że no, im mniej odpuścimy, tym więcej się dowiemy. Dobra, więc tu jest nasze biuro. Szuflada pusta. Komputer Mandrake. Okej, ludzki wąż? Nie, Jezu, ludzki smok. Okej. Kradzież w biurze. Jerry Mater. Okej. Czyli po prostu tam jedna osoba mogła tam podpierdzielić komuś jakieś kody i tyle. Czyli nic w sumie ważnego. W sumie same bezwartościowe informacje. Dobra. Okej, zejdźmy na dół. Tutaj ochrona już pilnuje na dobre i dobrze. Niech tak będzie. Dalej, dobra, dalej się ludzie. Łudzę, że znajdziemy tutaj Pritcharda. Pritchard. O, a może uda nam się skakować jego komputer. Dobra, e-booka, co on tu czyta? Cukier neuroplastyczny. Batonik. O! Włamy się do niego, do komputera mam. Dobra, co ty tu masz, hakerze? Dobra. Dobra, trochę za szybka reakcja, tak trochę spontaniczna, można by powiedzieć nawet. Niepotrzebnie się tak pospieszyłem z tym. Już myślałem, że będzie coś lepiej zabezpieczone, a tutaj jest po prostu pikuś. Dobra, wirus anihilujący. Okej, kody dostępu. O Boże, ilu kodów dostępu. Okej. Dobra, i wysłał jakiś scenariusz do Pikusa. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy. Myślę, że coś więcej tutaj się dowiemy. Tutaj coś jeszcze można wziąć mu, przejrzeć. Nie można. No ale dobra, włamaliśmy się do komputera Pritcharda. Przyznam, że wierzyłem, że może będą tam jakieś lepsze informacje, ciekawsze. Cokolwiek, niestety. Fajny kwiat. No ale cóż, no niestety nic z tym nie poradzimy. Idziemy na lądowisko. I musimy przede wszystkim... O, pogadać z Malik. Wyszła z pojazdu. Pierwszy raz od dawna. Boss said we're heading back to Hangzhou. Pritchard tracks Evchenko's GPS signal. If he's alive, there's a chance the rest of them are too. That's a pretty big leap, Jensen. We've been making big leaps for a while now. Whatever you say. You ready to get going? Dobra, jesteśmy gotowi do drogi. No time like the present. Let's get going. Then hop in. Dobra, zawijamy się znowu do Hangzhou. Poszukiwaniu Szewczenki. To jest ten technik, którego jak oglądaliście pierwszy odcinek, a nie trafiliście na mój kanał w trakcie trwania serii, to był ten, co opowiadał o właśnie projekcie Typhoon oraz rozmawiał właśnie z tym generałem odnośnie sprzętu wojskowego i całej reszty tego typu rzeczy. No na pewno będziecie, na pewno go pamiętacie ze względu po prostu na jego zarąbisty rosyjski akcent. Gościu, który podkładał głos, no naprawdę mi się podoba, po prostu to, no. I właśnie on tłumaczył też na temat Typhoona i tego, jak działa.
Bad news, spy boy. Spy boy? Hengshao traffic control just revoked our clearance. We're being rerouted to another part of the city. I don't like that. I suppose you can't just ignore them. Yeah, right. Chinese government. They've got to comply. Bravo Echo Echo 008, proceeding to designated coordinates. What the hell? We've got a Sam locked on our tail. Jensen, all systems are down. Hang on, we're going in hard. Jump, Jensen! Malik, we've got company. I know, but the bird took some damage. Gonna need to patch it up before I can go. I'll stay and cover you. Negative. You need to get away from here and find Dr. Savchenko. I'll be fine. You'll be a sitting duck. Maybe, maybe not. But this is your best chance to slip by them unnoticed, and you know it. So get Dobra, out of here, ściągamy ich. Nie ma, że zostawiamy swoich, na pewno nie w takim momencie. Dobra, gdzie mamy... Cyberblasty. Dobra, siódemeczka. Wchodzimy tutaj. Na razie, kolego. No i nie są to zwykli korpo, nie są to też najemnicy. Są za dobrze ubrani. Dobra, kolejnego. Chlas. Combat drone, serio? Dobra, na roboty bojowe mamy oczywiście granaty. Malik? Malik, you hurt? Just a scratch, spy boy. But I think... Nie. I think you're on your own now. Farida. Give him hell for me. Nie, 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 nie. Nie może być tak, że... Kur... Nie wiem, czy była możliwość ocalenia Malik w tym momencie, czy nie. Nie wiem, czy była możliwość naprawdę ocalenia jej, ale... Trzeba się stąd zwijać teraz. Jak wygląda zadanie? Nie wiem. Chyba działaliśmy zbyt wolno, coś mi się wydaje. Jensen, I've been monitoring calm activity around Hengsha. Bell Tower's looking for you. Hard. Bastards ambushed us, Pritchard. Malik didn't make it. Oh, God. I know you might want to get even. But if they see you, if they recognize you, it might be better to stay out of their way. Wiecie co? Dobra, zapiszemy tutaj. I po prostu spróbuję zrobić... tutaj drugie cięcie i postaram się uratować Malik, wiecie, bo jednak jestem ciekaw, czy dałoby się to zrobić, także najwyżej do zobaczyska za moment. Dobra, udało się. O, fuck, naprawdę, ludzie, udało się. I takie YOLO jak tu było, już nie mówiąc o użyciu cyberblasty i całości, brak amunicji, z którym teraz będziemy się borykać, bo praktycznie poszłam całą amunicję do pistoletu bezwładniającego. Dwa słoje cyberblasty, ale udało się. Udało się. Uf, naprawdę, powiem wam, że cieszę się diabelnie z tego, bo to był jednak ten haczyk, że możesz, nie musisz, ale jest możliwe, że dasz radę ją uratować, jeżeli osłonisz. I stwierdziłem, że nie odpuszczę sobie tego. Jeżeli by po prostu nie... Jak gdybym nie spróbował, to po prostu bym nie był sobą, no.
Dobra, mamy granat ogłuszający. Ten śmierdziel wyrzucamy. Tą amunicję też wyrzucamy, bo jej nie będziemy używać. Dobra, tak, aha, tych dwóch przeszukałem. Jak widzicie, było tutaj dużo rzeczywiście tych ludzi. Dużo było bojowników. Tutaj było ilu? Dwóch gości ciężkich, plus ten duży samolot. Znaczy duży samolot, Boże, duży ten wóz. Tutaj było dwóch do ogłuszenia. Po prostu masa po prostu oponentów. Ale wyszło, udało się. Jeszcze u góry było dwóch snajperów. Uff, dobra, udało się, tak więc możemy teraz... Jestem wiele, wiele bardziej zadowolony, że udało nam się tego dokonać. I cóż, wyszło. Czyli wszystko jest do zrobienia, widzicie. Dobra, więc tak. Windar oczywiście jedzie tak mozolnie, że możemy normalnie się pociąć z tym. I zapiszmy sobie teraz jeszcze raz nowy zapis. Zapiszmy jeszcze raz grę. Dobra. I've been monitoring calm activity around Hengsha. Bell Tower's looking for you. Hard. I know. They ambushed us, Pritchard. Forced us to make an emergency landing. Malik barely got away in time. But they're supposed to be... The good guys? Just give them a wide berth, Jensen. If they recognize you, they'll shoot. Okej. I po prostu dostaliśmy się do tego samego miejsca, gdzie byliśmy. Także, cóż. Jesteśmy w punkcie wyjścia. Jesteśmy w punkcie wyjścia, ale w o niebo lepszej sytuacji, bo ocaliliśmy Malik tym razem. No tak, na pewno chcemy przejść przez te drzwi. Okej, okay, udało nam się ocalić Malik. Jest to dla mnie duży sukces, bo staram się po prostu ratować kogo jak się da. I dobrze jest. I dobrze jest, okej. Okay. Dobra, jesteśmy w Hengszy. Oh. To nie tylko nas. Czy wydaje mi się, czy... Wow. Czy mi się wydaje, czy wszyscy, którzy mają teraz jakieś wszczepy, zaczynają mieć z nimi problemy? Jensen, it's Pritchard. Have you been watching the news? Been a bit busy, Francis. Jensen, the World Health Organization is advising all augmented patients to check in with Lim. No właśnie. There's a problem with biochip technology. The glitches I've been experiencing. We've all had them. So far, I can't determine why. You heading to a clinic? I'm running a few more tests. But since I can't exactly run them on you, and we don't know when you'll be back, you might not want to wait. Up to you. Zdjąć nowy sensor z kliniki Limp. Dobra. Są to jakieś tylne drzwi do Limp? Dobra. Póki co trzeba zdjąć tego gościa. Znaczy to po prostu sobie nie wyobrażam. Dobra, poszła strzałeczka. Ach, no niestety, wygląda na to, że będziemy mieli duży problem z nimi tutaj. Dobra. Możemy wejść do Limp? Możemy. Biochip nowy, ale jak pamiętacie... Ostatnio jak tu byliśmy, nie zapłaciliśmy wtedy gościowi za wynoszenie danych. I trochę się obawiam, że to nam się odbije teraz. Tak. Yeah, name's Jensen. I will tell surgery. You buy something else? Dobra, zobaczmy. Mamy 4000, a niestety nie mamy tutaj... Nie możemy nic tutaj opchnąć. Dobra. No i co? I to wszystko? Tak po prostu wzięli nas, naprawili, tak? Mamy cztery praxis, o Boże. Wow. Okej, okay, mamy cztery praxis, czyli można by sobie coś teraz rozdać już. W sumie jak używamy broni, to weźmy sobie tutaj. Odrzut sobie zmniejszymy.
Wzmacniacz. Dodatki maskujące włamanie. To nie. Zwiadowca sieciowy. To też nie. Wzmacniacz społeczności. No, zobaczmy. Informacje. Dobra, zobaczymy, jak to będzie działać. No, w sumie nie mam już co rozdawać. Według mnie już statystyk Praxis nie potrzebujemy teraz aż tak bardzo. Tylko bardziej by się przydały właśnie jakieś dopalacze refleksu. Byliśmy w Limp, mogłem kupić, tak? Wiem, zapomniałem. A przecież, kurczę, jak nie bierzemy teraz punktów Praxis, to możemy wejść i sobie dokupić te duże przecież te boilery cyberplasty. Aj, sklerozo, kochana ty. Tak, Praxis nie potrzebujemy teraz, tylko potrzebujemy tutaj. Macie coś więcej? Nie macie. Dobra, kupmy sobie dwa te. Dobra, te dwa słoiki. Słoiki. Słoje cyberprotezy. Ja wiem, że to się nazywa inaczej, ale ja będę na to mówić cyberproteza. Dobra, tak, tak. Teraz tu wirusy. I tutaj te dwa granaty. Okej, mamy trzy te duże słoje. Myślę, że to będzie dobrze rozwiązane teraz. 15 sztuk tajfunu. Dobra. Wygląda na to, że więcej póki co nie potrzebujemy żadnych rzeczy mieć ze sobą, żeby być już skutecznymi w walce. Okej. Mam teraz tylko tam jeszcze 105. A może zapiszmy, tak, tak. Zapiszmy, to będzie dobry punkt. I spróbujmy dostać się po Szewczenkę. Yasuo District. Dobra, 120 metrów. Denerwuje mnie trochę to, że nie mam w ogóle naboi dodatkowych do tego karabinku. Ponieważ może być, znaczy do tego karabinku, bo to pistoletu ogłuszającego. Ponieważ może być to problematyczne ze względu na to, jak trafimy na większą grupę ludzi, przeciwników, na małym dystansie. Może nam to ten napsuć mocno krwi, niestety. I... Mr. Jensen, Hugh Darrow here. Please forgive this intrusion, but David assured me of your cooperation and discretion. I find myself in need of some assistance. I'm listening. A contact of mine, Meng Yao, is in Hengsha, waiting to fill you in. I'll upload her coordinates now. No dobra. Powiedzmy, że się na to zgodzimy i co dalej? No, w sumie inaczej. Jeżeli to jest Darrow, no to... Darrow może mieć rzeczywiście jakieś informacje takie dla nas potrzebne. Gdzie my w ogóle jesteśmy? A tutaj? Aha, dobra, musimy przejść tędy przez budynek po prostu. A, dobra, już chyba wiem, w którym miejscu mniej więcej jesteśmy. Tak, to jest ten budynek. No, dokładnie. Więc okej, przejdźmy sobie po prostu tędy. No i spróbujmy jeszcze coś tutaj złapać. Jak widzimy, na pewno ta jego podopieczna jest na tym samym poziomie co my. 40 metrów w tą stronę. No, znaczy pewnie jest na tym dachu. No, dokładnie, niedaleko. Mr. Jensen, right? Thank you for your time. I am Meng Yao, an associate of Mr. Darrow's. I'm in charge of one of his divisions here in Hengsha. You come highly recommended. Really? Your boss described you as a most precious asset. Apparently, you are very efficient and always get the job done. We could definitely use a man like you for this operation. What operation? We need you to help us stop a group of terrorists who are threatening the Panchaea project. Are you up to it? Okay, I'll help out. Excellent. Here's the situation. It has come to our attention that these terrorists possess highly classified proprietary information about Panchaea. We've been able to convince them to sell it to one of our agents, a man named Lo Fei. The meeting is supposed to take place near the Alice Garden Pod in the Daigong District. And you want me to crash this meeting? Actually, there will not be a meeting. We are sending you alone to ensure Mr. Fei's safety. The terrorists will not be expecting that,
and will have the information with them on our data chip. You have to neutralize all of the cellars and retrieve the chip so you can bring it to me. I don't get it. If Faye set up the meeting, why risk sending me in instead? Why doesn't he or even some of your other agents drop in on the cellars and take the chip? Because Mr. Darrow wants an absolute guarantee that there will be no casualties. We will not play by their rules. We want them arrested and questioned, then properly prosecuted and sentenced. This will require stealth and efficiency. That's why a man with your particular skills will be indispensable. Okay, spoko. Anything else I need to know? The cellars are expecting Mr. Fay and Mr. Fay alone. If they spot you, they will shoot on sight. Need I point out this might make your job a lot harder? Story of my life. Okej, idź na miejsce spotkania. Dobra, zróbmy jeszcze teraz to po drodze. W sumie może będzie z tego jakiś coś, co nam pozwoli trochę się tutaj odgryźć. Weźmy, użyjmy sobie jeden zestaw, ten. Dobra, i oni są tutaj teoretycznie pod nami. I chyba przeszedłem do złego dystryktu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, dobrze, tak? Tak, dobrze, okej. Więc okej, zróbmy jeszcze teraz to. Dobra. Okej, już sobie idę. Hey, I know you. You're the one Bell Tower is looking for. I seen your picture. You got the wrong guy. What's it worth to you for me to think so? Be a simple thing for me to yell out. Maybe a few credits keep my mouth shut, huh? How about I find some other way to keep it shut? Permanently. That won't be necessary. I see now that you're much taller than the man they're looking for. I thought you might see things that way. Now move it. Get out here. Tak dla pewności, kolego. Bo jakoś nie mam zaufania, żeby gościu się nie odezwał chwilę po tym, jak po prostu odejdziemy, więc wolę sobie zrobić tutaj taki cichutki zapas jeszcze na plecy. Coś będzie ciekawego? Na razie nie. Okej. Dobra, tu wygląda na bardziej złożone zadanie teraz. Też zapiszmy. Okej, tu jest... Tu jest ich trzech, tak? Strażem 5 celi do ogarnięcia. Tu jest jeden, dwóch... Okej. To jest do zrobienia w sumie. Tylko byśmy musieli przejść z drugą stroną. Dobra. Dobra, to jest to przejście gdzieś w dół. O tak, dokładnie. Więc zakradnijmy się po tego gościa. I zobaczmy przede wszystkim, jak tutaj to wygląda. Dobra. Okej, poczekajmy, jak gościu tu przyjdzie do nas. I po prostu wtedy go odstrzelmy. No, włączmy namierzanie. Tak dla wszelkiego bezpieczeństwa. I może jak się uda, to po prostu ściągniemy gościa stąd. Dobra. Jeden z głowy. Ściągnijmy go z widoku, żeby nikt nam się o nic tutaj nie pruł. Tam jest ich trzech. Drugi. Dobra. Wejdźmy tu. Dobra, jeden. Drugi.
I trzeci. Ładnie. Dobra. Okej, okay, tak więc sobie obezwładniliśmy ich tutaj bez większego problemu. Wzięliśmy kostkę danych. Dobra, ogarnęliśmy wszystko bardzo ładnie. Obezwładniając wszystkich ludzi jak leci. Zjechaliśmy sobie na dół. Teraz się przedostaniemy kanałami, będzie to, sądzę, dużo bezpieczniejsze, aniżeli byśmy mieli normalnie iść klasyczną drogą. No tylko chyba, kurczę, nie ma tutaj żadnego przejścia takiego, żeby się dostać tam do niej. Ej, było kombinować, no. Chociaż, moment, tutaj, jakby, tam się dostać jakoś. Ej, tutaj można się na pewno jakoś jeszcze dostać. To zobaczmy, spróbujmy. O, właśnie, na ten podejścik. Dobra. Co, on tutaj coś nam dał? Nic. Ktoś mi mówi, że albo tu będzie jakaś misja dodatkowa, albo po prostu jest to element otoczenia z gry, no ale cóż. Dobra, więc wróćmy z buta i oddajmy zadanie po prostu naszej przyjaciółce, dzięki czemu później będziemy mogli sobie jakoś to ustalić lepiej. Dobra, dobra, już stąd idę. Dobra, jak widzicie, Bell Tower zaczyna nas, on się coraz bardziej na nas wściekać o wszystko. No, chociaż patrząc na to, co zrobiliśmy ich kolegom na placu budowy, nie dziwi mnie to. No, ten kolega tutaj, o, jak mi przykro, poszedł spać. Dobra, tu jest dwóch strażników Bell Tower. Dobra, wiem, że ma się cofnąć. I myślę, że wiem, co sobie rozdamy następne punkty Praxis. Otóż w lepsze płuca, bo drugi i trzeci poziom ulepszeń płuc dawał nam więcej sprintu. No i po prostu dzięki temu będziemy mogli jakoś tam sobie z tym w miarę pokooperować. Dobra, wspinnijmy się tu jeszcze do góry. No ale myślę, że już tutaj te misje oddamy w następnym odcinku. Także w tym momencie też, ludzie, podziękuję wam za uwagę. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej!